Było wesoło, głośno i kolorowo. W piątek, 27 czerwca, ostatni dzwonek zabrzmiał w gimnazjum w Dobrzelowie. Tak jak i w pozostałych placówkach naszej gminy, był to moment wyjątkowy. Zapoczątkowany 3 lata temu eksperyment z gimnazjami, teraz zdawał egzamin i został poddany ocenie. W Dobrzelowie nie mają jednak wątpliwości. Ten test szkoła zdała na piątkę. Myślę, że ten eksperyment jest strzałem w dziesiątkę. Wyniki, które uzyskaliśmy na koniec gimnazjum, pokazują, że nie odbiegamy od standardów gimnazjów w województwie, w skali kraju. Średnia, którą uzyskaliśmy na egzaminie gimnazjalnym, jest powyżej średniej województwa i kraju i plasuje nas w szóstej staninie, bardzo wysokiej, wyżej średniej. Myślę, że to pokazuje, że był to naprawdę krok w bardzo dobrą stronę. Uczniowie godnie pożegnali się ze swoją szkołą. Przygotowany przez nich program artystyczny przeszedł najśmielsze oczekiwania, a i opinie o gimnazjum były pozytywne. Cieszymy się, że w końcu wakacje możemy odpocząć, ale szkoda jest też, bo przez te 10 lat zawarłyśmy takie przyjaźnie i mamy nadzieję, że będą one dalej kontynuowane i trochę szkoda żegnać się z naszymi koleżankami i kolegami. A jest jakiś strach przed tym, żeby opuścić Dobrzelów i gdzieś dalej się uczyć? No na pewno, tym bardziej, że do gimnazjum nie chodziliśmy do szkoły w Bełchatowie, tylko nadal kontynuowaliśmy naukę tutaj w Dobrzelowie. Dlatego jakiś tam strach przed Bełchatowem, przed nowymi liceami jest. Tu mamy to, czego nie ma nikt inny. Zjeżdżają do nas wielu powiatu stron. Nauka na najwyższym poziomie. Przy Dobrzelowie Harvard chowa się. Nauczyciele nie mają kompleksów, bo nie mają powodów ich mieć. A w naszych słowach nie ma podtekstów. Jak nie wierzysz, przyjedź czego nasze. My wiemy jak. Gimnazjum w Dobrzelowie może też pochwalić się dobrymi wynikami, jakie absolwenci osiągali na konkursach i olimpiadach pozaszkolnych. Taka jest kolej rzeczy. Kończą gimnazjum i muszą pójść dalej swoją drogą. Ostatni występ pokazał naocznie, jak są dzieciaki i kreatywne, i jak budują swoją samoocenę wspaniale. Przez te lata, które spędzają w szkole od podstawówki do końca gimnazjum, pokazuje, że jednak budowanie własnej samooceny ma bardzo wielkie znaczenie. I to, co pokazali dzisiaj, ten występ, udowodnił i oceny, i wyniki, i tą wspaniałą i kreatywność, i swoją samoocenę, którą zbudowali w ciągu tych lat. To gimnazjum jest bardzo dobre. To gimnazjum jest najlepsze w gminie Bełchatów. To gimnazjum osiągnęło wynik, który od wielu gości wyprzedzał inne wyniki, chociaż te inne wyniki też były całkiem dobre. Gimnazjum w Dobrzelowie może konkurować z najlepszymi gimnazjami w Bełchatowie i w całym województwie. I to jest wielka zasługa tego grona pedagogicznego, tych nauczycieli, którzy tutaj przez 3 lata, i nie tylko przez 3 lata, bo też przez lata podstawówki, tą młodzież wychowywali, tą młodzież kształtowali. I teraz możemy patrzeć na wspaniałą młodzież Gimnazjum Dobrzelowie, na naszą młodzież z gminy Bełchatów, na w zasadzie już dorosłych ludzi ukształtowanych od samego początku do prawie dorosłości w naszej szkole w Dobrzelowie. To wasza zasługa, drodzy nauczyciele, że oni teraz tak tutaj wyglądają i tak wspaniale się prezentują i są takimi wspaniałymi ludźmi. Bardzo serdecznie dziękuję. Do grona najzdolniejszych absolwentów Dobrzelowskiego Gimnazjum należą Daniel Ładziak i Karol Barton. Ich średnia ocen oraz zdobyte nagrody są powodem do dumy.
No na pewno było dużo pracy, ale myślę, że fakt tego, że właśnie na koniec roku mógłbym zostać wyróżniony jako najlepszy uczeń szkoły, no i nawet dla siebie to wszystko mnie napędzało do pracy. Jak wspominasz pobyt w gimnazjum tutaj w Dobrzelowie? No, były różne miłe sytuacje, zdarzały się również niemiłe, ale generalnie w bilansie wychodzi to wszystko na plus, pozytywnie. Myślę, że... Teraz kolejna zmiana szkoły, dlatego że no, już awansowaliście o to piętro wyżej, ale już szkoła w Bełchatowie. Tak, wybieram się do liceum imienia Broniewskiego. Mam nadzieję, że dalej będzie mi szło, podobnie jak tutaj. Zanim jednak pójdziesz do tej szkoły, no to wakacje. Już są plany jakieś? No, w tym roku jadę z rodzicami do Chorwacji, oprócz tego tradycyjnie jak co roku do babci, spotkanie ze znajomymi. W tej szkole większość z nas spędziła 10 lat swojego życia, to bardzo długi czas. No. Nawiązały się trwałe przyjaźnie, dobre znajomości. Żal odchodzić. Wszystkich nauczycieli znamy przecież. Pani dyrektor Barbara Stankowska przez 10 lat się nami opiekowała. Odkąd przyszliśmy do zerówki, to ona nad nami czuwała, a teraz już niestety żegna się z nami. Żal odchodzić, ale świat czeka. Świadectwa rozdane, teraz pora na wakacje. Dla młodzieży z Dobrzelowa będą to 2 miesiące zasłużonej laby. Udanego wypoczynku.